Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na kilka nowości. Chciałabym Wam pokazać, co ostatnio kupiłam. Nie będą to tylko kosmetyki, także jeśli chcecie zobaczyć, co się znajdzie w dzisiejszym holu zakupowym, zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania. Ostatnio wybrałam się do IKEA po konkretną rzecz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wyszła z jeszcze jakimś produktem. I złapałam, słuchajcie, takiego przesłodkiego piesia, którego pokazywałam Wam już na Instagramie. I to jest nic innego jak, słuchajcie, pojemnik na żywność. Na jakiś lunch, na jakieś przekąski, do szkoły, gdzieś tam na zajęcia i tak dalej. Jest świetny. Ja miałam z początku coś zupełnie innego w ręce, taki zwykły, kuchenny pojemnik z takimi, wiecie, przegródkami na jakieś tam przekąski, na owoce i tak dalej. Ale jak zobaczyłam tego pieska, no to musiałam go mieć. Po prostu nie widziałam takiej rzeczy jeszcze i strasznie mi się spodobała. Wylądował w moich dłoniach, zakupiłam go, mam nadzieję, że będzie mi służył. A rzecz, po którą się wybrałam, będzie to dywanik. Taki biały dywanik, który myślę, że już widzieliście gdzieś może na Instagramie u kogoś, gdzieś tam na podłogach czyjś. Dywan ma syntetyczne włosie, także dobrze, nie robimy w żaden sposób, broń Boże, zwierzątkom krzywdy. Kupiłam go również z myślą o zdjęciach, ponieważ często, gdy chcę zrobić Wam zdjęcie jakiś kosmetyków lub jakąś przebitkę na YouTubie do filmu, to chciałabym, żeby to fajnie, estetycznie, czysto wyglądało i ten dywan oczywiście mi do tego również posłuży. Teraz chciałabym Wam pokazać coś z bardziej sfery kosmetycznej i będzie to rzecz, w którą troszkę zainwestowałam i długo myślałam w ogóle, czy to zakupić, ale z czasem, słuchajcie, się już tak na to napaliłam, że musiałam to mieć. Czyli jest to zestaw Semilac, który również pokazywałam Wam na Instagramie. I słuchajcie, od kiedy mam ten zestaw, zrobiłam raz na razie paznokcie, ponieważ ja go kupiłam może z 3 tygodnie temu, może troszeczkę więcej czasu upłynęło od zakupu, ale już mi się podoba. Naprawdę już mi się podoba. Zrobiłam raz właśnie paznokcie, teraz je ściągnęłam, one nie są w żaden sposób zniszczone. Teraz chcę zrobić nowe, dlatego chodzę kilka dni z takimi, wiecie, bez żadnego lakieru, żeby one troszeczkę sobie odpoczęły i odżyły. To jest zestaw startowy. On kosztuje około 250 zł. Zależy, gdzie go kupujecie, ponieważ w internecie często są ceny niższe, ale ja bardzo uparłam się, wiadomo, kupić go stacjonarnie, ponieważ miałam taką możliwość, pojechałam do sklepu Kosmetykomania, strasznie chciałam go mieć ten sam dzień, który postanowiłam, że to kupuję i nie chciało mi się czekać, szczerze mówiąc, przez internet, więc zakupiłam go stacjonarnie, ale ta cena też wygląda całkiem podobnie. Nie będę Wam teraz tutaj robić takiej recenzji konkretnej, chciałam Wam tylko powiedzieć, że w zestaw wchodzi jeden kolorek, czerwony. To jest kolorek 026 My Love. I nim będę sobie dzisiaj prawdopodobnie robić, nakładać hybrydy. Ale właśnie nawiązując do tego lakieru, chciałam Wam pokazać kolejne, które kupiłam. Jeśli chcecie zobaczyć jakiś film o tym zestawie startowym, piszcie koniecznie tutaj w komentarzach na dole, a taki się pojawi. Ale wracając do tych moich lakierków, które zakupiłam ostatnio. Pierwszy to jest Biscuit 032. Gdzieś widziałam go kilka razy właśnie na YouTubie, bardzo mi się spodobał, nosiłam go, świetnie się nosi, ślicznie wygląda i fajnie pasuje do wielu naprawdę okazji. I dwa dni temu kupiłam sobie 058 Heather Grey. Jeszcze nie wykonywałam hybryd za pomocą tego kolorku, ale nie mogę się już doczekać, bo wygląda fantastycznie. I chciałabym Wam jeszcze na szybko pokazać farbę, którą teraz będę używać, bo często mnie pytacie o farby. Teraz jest to L'Oreal Preference, będę farbować włosy za jakiś tydzień, dwa, nie no za tydzień, bo nie wytrzymam, już mam takie odrosty. I ona jest w numerze 20, głęboka czerń. Była na promocji za 20 coś złotych, zwykle kosztuje ponad 30, dlatego właśnie ją kupiłam. I jeszcze jedna rzecz, którą zakupiłam do przetestowania, to jest nowy wosk z Yankee Candle. Kupiłam tylko jeden, bo byłam ciekawa go, już go gdzieś widziałam, chyba u Corneli na kanale, i jest to Fluffy Towels, czyli takie ręczniki świeże, chyba tak. Świetnie pachnie, naprawdę takimi świeżymi ręcznikami, świeżym takim praniem, ja uwielbiam takie zapachy. I teraz przejdziemy do kosmetyków stricte kolorowych. Na samym początku chciałabym Wam pokazać róż, takie maleństwo z Ingrid, które jest wytłoczone w różyczkę, jak widać.
i on ma takie drobinki, dosyć spore, ale świetnie wygląda jak taki wypiekany troszeczkę produkt. Bardzo mi się podoba, będę z nim pracować. Nazywa się Satin Touch i będziemy go, słuchajcie, testować oczywiście. Kolejna rzecz, a raczej dwie rzeczy od razu, może tak, albo nie, zacznę od tych. Inaczej. To będzie żel z Vibo. No i tutaj mam mieszane uczucia. Jakieś ma tutaj, słuchajcie, takie grudki, on strasznie gęstnieje. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale no chyba będzie w bublach i to całkiem konkretnie. Ale za to maleństwo, maskara do brwi z Golden Rose w numerze 07. Świetnie naturalnie wygląda na brwiach i je utrzymuje. Także jestem jak najlepszej myśli. Zobaczymy, czy dalej będziemy się lubić, czy się nic z nią nie stanie. Kolejny produkt to jest pomadka z Golden Rose Velvet Matte Lipstick w numerze 16. I słuchajcie, ja się tutaj troszeczkę odważyłam na taki brązik ciepły, bo ostatnio zazwyczaj jestem w jakichś różach, jakichś nude kolorach też, ale pomyślałam o takim ciepłym brązie, który świetnie będzie się nadawał na jesień, także jak najbardziej. Kolejne dwa produkty również do ust, znowu Golden Rose w numerze 03. Tym razem jest to pomadka taka płynna, ona się nazywa Liquid Matte Lipstick. Na pewno też znacie te pomadki i to jest kolorek przepiękny, nie będę go robić teraz swatcha, może zrobię przebitkę, ale ja mam go dzisiaj na ustach. Używam go ostatnio namiętnie, od kiedy kupiłam, to jest mój kolor, znalazłam taki kolor, który zupełnie mi odpowiada. Błyszczyk z Bourjois Effect 3D. Coś, czego nie miałam, mam mało błyszczyków, postanowiłam, że kupię, a kupiłam go właściwie też z polecenia Nudziary. To jest numerek 20, czyli numer, który właśnie Kasia z kanału Nudziara poleca. Będę go testować, bo póki co tylko zrobiłam sobie swatcha, on ma świetne, naprawdę mieniące się super drobinki. A teraz chciałabym utworzyć taką specjalną część filmu. Ostatnio pisałam z jedną z Was, z moich widzek, i dostałam zapytanie, czy chciałabym dostać kilka kosmetyków, które zwyczajnie właśnie tej oto osobie nie służą, a mi mogą przypasować. I słuchajcie, zgodziłam się, oczywiście, pewnie ja zawsze biorę, jeśli macie jakieś buble, to dawajcie do mnie, ja oczywiście wszystko przyjmę i chętnie przetestuję. I w związku z tym, że się zgodziłam, za jakieś 2 tygodnie dostałam, słuchajcie, paczkę z Anglii. A w niej były takie kosmetyki, że po prostu nie mogłam uwierzyć, że coś takiego dostałam, bo zupełnie nie spodziewałam się takich kosmetyków, na które, szczerze mówiąc, nawet mnie nie stać. Ale oczywiście pochwaliłam Wam się na Instagramie, na Snapchacie, bo byłam po prostu w takiej euforii. Bardzo się ucieszyłam i umiliła mi dzień właśnie jedna z Was, którą bardzo gorąco pozdrawiam z tego miejsca. I teraz przedstawię Wam, co dostałam od właśnie tej osoby. Pierwszą rzecz, którą już używałam, będzie to puder brązujący, właściwie bronzer z Estée Lauder, czyli już marka konkretna, której nawet, słuchajcie, nie mam w kosmetyczce. Ja już go używałam i jest po prostu cudowny. Będę się oczywiście zachwycać tutaj, bo jest czym, słuchajcie. On jest ogromny, ma świetny kolor, wykończenie ma cudowne, nie robi żadnych plam. Naprawdę po prostu brak mi słów, jestem przeszczęśliwa, że takie coś dostałam, bo zwyczajnie nie kupiłabym tego sama chyba nigdy. Kolejna rzecz jest to podkład z Clarins. To jest kolejna rzecz, której prawdopodobnie nie kupiłabym sobie sama, ponieważ, no nie oszukujmy się, to nie jest moja półka cenowa w tej chwili. Podkład jest za ciemny na osobę, która mi przysłała go. On jest teraz odrobinkę dla mnie za ciemny, ale jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że ja używam samoopalaczy. Także jeśli się troszeczkę tam opalę, to będzie po prostu idealny. Na pewno zobaczycie go jeszcze nie raz tutaj u mnie na kanale. Kolejna rzecz, trzecia i ostatnia, jest to taka nowość zupełna, której, słuchajcie, nawet nie znałam. To jest, słuchajcie, firma La Prairie, nie wiem jak to się czyta, nie mam pojęcia, napiszę Wam gdzieś na dole. To jest nic innego jak puder w kompakcie albo podkład w kompakcie. Jeszcze muszę się, słuchajcie, tego wszystkiego tutaj doczytać i nauczyć, dlatego że tego też nie próbowałam. Przeszło moje najśmielsze oczekiwania i jestem naprawdę szczęśliwa. Teraz się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.